Rozmawiałem jakiś czas temu z Biegniewym Hołdysem, i on rzucił takim tekstem, że w trakcie dyskusji powiedział, że, że jesteś jedną z osób, które jak trzeba, to się zaangażują i pójdą zagrać koncert, który będzie zaangażowany, właśnie. Dla jakiejś dobrej sprawy, no nie? I że, że parę takich rzeczy na swoim koncie masz, nie? Że jesteś jednym, jedną z tych osób, które się... Jak po prostu ma, masz coś takiego? I właśnie o to chciałbym zapytać, no nie? Z czego to wynika, że, że stwierdzasz, dobra, nie będę robił rzeczy, które są tylko, wiesz, o butach, ciuchach, nie? Mhm. O rzeczach neutralnych, o lifestyle'u, ale że, wiesz, czasem trzeba po prostu. No to wynika chyba z faktu, że jestem wychowany na rollu. Jednak rock'n'roll to jest okay. muzyka buntu... Proces, songi, wszystkie przynależą do rokowego nurtu. Pewnie to się zmieniło przez ostatnie 30 lat, i może rap część przejął tej, 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 tego języka buntu, i, i może raperzy bardziej mówią o społecznych problemach teraz niż rock and rollowcy No ale jednak ja, będąc człowiekiem urodzonym w latach 80, 80., a zanurzony tak naprawdę od dzieciństwa w muzyce dużo jeszcze wcześniejszej. Um, no nie wiem, widząc takich swoich idoli jak, jak Boba Dylana czy Rage Against the Machine, nie wyobrażam sobie, że robiąc to, co robię, mógłbym nie zabrać głosu. No to jaki to jest rock'n'roll, jeżeli wiesz, miałbym śpiewać o butach czy ciuchach? To, to, to nie jest rock'n'roll. Jakby w warstwie muzycznej nie ma już takiego sztywnego rock'n'rolla. Rock'n'roll już dawno umarł, jest żyjemy w erze post-wszystkiego, więc można łączyć wszystko ze wszystkim, Dobre. więc bardziej ten rock'n'roll wydaje mi się jest... Jest jakimś takim właśnie społecznym zaangażowaniem, zabieraniem głosu wtedy, kiedy, kiedy trzeba. Więc faktycznie zdarzyło się nawet, że właśnie mm, Zbyszek, holdys, Zbyszek, tak powiedziałem. Nie, no, Zbyszek, Zbyszek dobrze, no, tak, tak, tak. Wszystko gra. Wiesz, Zbyszek do mnie zadzwonił. Do mnie też. E, więc no bardzo to, było, bardzo to było miłe i poprosił, żeby mnie. A czy przy mnie jakiej zad... okazji to było? To było Pajter? przy okazji, zdaje się. Protestów um, przeciwko zmianom w sądownictwie. A, to, okej. Okay. Jakieś... znaczy ja grałem w, na różnych innych rzeczach. Grałem z Natalią Przybysz pod Sejmem e, na czarnym marszu, na dwóch czarnych marszach grałem. Co ty ja też. Na pierwszym pamiętam byłem jedynym facetem, który tam występował. Też nice. było niezłe doświadczenie. Kaja i Ania Rubik czekały za sceną, szykowały się do swoich występów. Na scenie była. Um, grupa takich no, naprawdę wściekłych kobiet mm -hmm. z bębnami, które tam z, z, dogrywały do, do tych takich silnych przemówień. Na placu Konstytucji było, ja wiem, z 10 tysięcy no, też mocno wkurwionych dziewczyn. No tak. Nie dziwię się w ogóle. Ja byłem jedynym facetem tam. <laughs> Więc, żeby jakoś tak rozluźnić sytuację, to, to zacząłem od tego, że, że przywołałem mm, pamięć mojej ukochanej mamy i jakby opowiedziałem krótką historię o niej, żeby żeby jakąś solidarność z tymi kobietami złapać. E, tak, a tutaj, tutaj akurat no też chodziłem, nie grałem tam, tam już byłem zupełnie y, obywatelem po prostu, szarym, ale też chodziłem na Marsze Kodu, e, byłem z, z, ze znajomymi pod Pałacem Prezydenckim, kiedy wszyscy krzyczeli Adrian wetuj. No nie zawetował. E, <laughs> więc... Y, no, Słyszałem, że strasznie go to drażni że Jeżeli chodzi o top rzeczy, które wkurzają mm -hmm. e, Andriana, Adriana, to, to Adrian go w, wkurza najbardziej. No, że Adrian, że, że, że z wielu rzeczy, które mogł, można o nim powiedzieć i mogłyby go wkurzyć, to Adrian to jest topka, nie? Jak powiesz o nim Adrian, gdzieś tam coś tam Adrian, to powiesz... mm -hmm. No, czyli może to było nierozważne, jakby wykrzykiwanie takich rzeczy, bo przecież jeżeli zależało nam faktycznie na tym, żeby, żeby się postawił, żeby pokazał, że ma. Realny wpływ na to, co się dzieje w kraju, no to może trzeba było z jakimś większym szacunkiem, no nie wiem, ale, ale to też bez przesady nie jest to nie jest to obraźliwe, raczej miał być taki przytyczek w nocy, nieważne. Było no. minęło. No w każdym razie, wtedy, kiedy, kiedy mogę, no nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś wielkim społecznikiem i, i to bardziej chyba mój brat. I na, i na wszystkie protesty chodzę, ale, ale na, na paru byłem, na paru grałem. Um. No, no i tyle, no, czekam na jakiś taki większy, że tak powiem, ruch społeczny, bo na razie to jest takie wszystko rozproszone i, i póki co e, nie udało się wiele w ten sposób zmienić w Polsce, no ale przynajmniej pokazuje to, kiedy wychodzi się na ulicę, że ta grupa niezadowolonych jest liczna i że nie można jej zignorować, nie można mówić o tym, że to jest jakiś margines. No, zresztą wybory ostatnie pokazały, że połowa Polaków przynajmniej nie zgadza się z językiem, który prezentuje obecna władza.